serdecznie was wszystkich witam jako uczestników tego wiecu. Witam, moi drodzy, przedstawicieli Zarządu Regionu Podbeskidzie Śląsko-Dąbrowskiego z przewodniczącym Marcinem Tyrną, jak również zastępcą przewodniczącego. Witam bardzo serdecznie wszystkich sekretariatu metalowców, zakładów pracy, komisji zakładowych, delegacje. Witam parlamentarzystów Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Spotkaliśmy się tutaj, żeby zaprotestować, aby wezwać dyrekcję do natychmiastowego zaprzestania dyskryminacji i zastraszania pracowników, rozpoczęcia rzeczywistego dialogu społecznego oraz stanowczo ponowić żądanie równej podwyżki płac w wysokości 450 zł miesięcznie dla każdego pracownika. Domagamy się także wypłacenia premii efektywnościową, którą pracodawca chce nam zaniżyć. Takie żądania płacowe Solidarność w ostatnich miesiącach wiele razy kierowała do dyrekcji. Przypomnę tutaj, że ubiegły rok spór zbiorowy, który jest negowany w zmowie zarówno Fiat Autopolat, spółka Denso, spółka Sistema i spółki Powertrain, które nie chciały rozmawiać w trybie sporu zbiorowego. W tym roku jest nowe złożone żądanie. Ignorują zarówno polskie prawo i własny podpis pod układem, a przede wszystkim pracowników. Uparcie odmawia nam nawet rozpoczęcia rozmów w kwestii podwyżki. Zamiast poszanowania dialogu i prawa pracodawca wybiera zastraszanie, wymuszanie, dyskryminację, a nawet mobbing. Szanowni Państwo, przede wszystkim pozdrowienia dla was po raz kolejny. Tutaj jesteśmy razem z wami. I nie myślcie, że po prostu to jest bezcelowe. To ma sens. Wy musicie, ludzie młodzi, pracownicy w Polsce, zrozumieć, że wszystkie sprawy musimy wydrzeć z gardła pracodawcy. Takie jest nasze państwo, czy nam się podoba, czy nie. Chciałem pozdrowić was w imieniu Solidarności przewodniczącego Piotra Dudy, z którym przed chwilą rozmawiałem. Jest stanowisko Prezydium Krajowej Komisji po prostu. Oczywiście są, utożsamiają się z nami, z naszym protestem, z walką o godność człowieka i tak dalej. Także list osobisty Piotra Dudy do właśnie Pawłowiego po prostu. Celem najbliższego spotkania ustalenia harmonogramu rozmów. Konkretnych, niepozorowanych. To niestety w naszym kraju, właśnie w wolnej Polsce, która wywalczyła Solidarność, ludzie pracy wywalczyli tą wolność. Żadne po prostu inne pajace, po prostu, które dzisiaj nam tutaj opowiadają te rzeczy. A cenę my płacimy. I w tym wszystkim musimy po prostu być razem, bez względu na to, do jakiej organizacji należymy. Trzeba być po prostu, bo wtedy osiągniemy te cele. Dziękuję bardzo. Kochani, smutny to czas, kiedy trzeba na nowo podnosić sztandary Solidarności. Czas, kiedy te sztandary miały być takimi sztandarami, które zaświadczają o tym, o co walczyliśmy przed 89 rokiem. A to była wolność, walka o wolność zrzeszania się, o wolność przynależności, o to, żebyśmy swoje własne zdanie lokowali tam, gdzie nam się podoba. Dzisiaj po 20 latach na nowo trzeba podnosić te sztandary Solidarności, a najważniejsze, trzeba usunąć z serca i z sumienia lęk. To jest to, co dzisiejsi pracodawcy i nie tylko, dzisiejsza władza próbuje wdrukować nam w głowie i w serca. Lęk przed naszym dążeniem do wolności, to co mieliśmy i mamy jako Polacy w genach. Kochani, nie możemy się godzić na traktowanie niegodne człowieka, bo człowiekowi, obywatelowi należy się za pracę godna płaca. I jeżeli są związki, które chcą rozmawiać, chcą w kraju demokratycznym rozmowy, to dlaczego z nimi się nie rozmawia? Dlaczego odmawia się dialogu? I to nie tylko w sprawie emerytur. Tu władza pokazuje również tym pracodawcom, którzy decydują o nas w innych krajach. Pokazuje, że można nami gardzić. Przyzwala na to gardzenie. Nie pozwólmy na to. Po to tu dzisiaj jesteśmy z wami i będziemy w różnych innych miejscach. Będziemy również rozmawiać dzisiaj o tym, co w Tychach jest też ważne, czyli o prawie do godziwej obsługi, jeśli idzie o służbę zdrowia. O tym też będziemy dzisiaj rozmawiać, bo tam dzisiaj jesteśmy. Ale godna praca i godne potraktowanie przez władzę. Kochani, jeśli władza musi oddzielać się od narodu barierkami, to jest początek jej końca. I drugą kropkę nad i musimy postawić razem, wspólnie wszyscy. Dosyć tego, szanowni państwo. Dosyć wyzyskiwania, dosyć traktowania
niegodnego. Dlatego jesteśmy tu dzisiaj z wami, solidaryzujemy się z wami. Szczęść wam Boże i szczęść Boże naszemu krajowi, oby był wolny. Bardzo proszę o zabranie głosu pana przewodniczącego. Minutkę i potem pan prokurator. Szczęść Boże, witam wszystkich bardzo serdecznie. Solidarna Polska, w imieniu Ziemi pozdrawiam was wszystkich. Jesteśmy z wami. Byliśmy 2 miesiące temu. Obiecałem, że Solidarna Polska będzie stała za pracownikami, będzie stała za Solidarnością. W tym czasie odbyło się spotkanie w Ministerstwie Gospodarki. Spotkaliśmy się z ministrem gospodarki Kasprzakiem. Poinformowaliśmy o tym, że są łamane prawa pracownicze w Fiacie, że są łamane prawa związkowe. Poinformowaliśmy o tym, jak właściciel odnosi się do pracowników. To ważne, żeby rząd wiedział, co się dzieje w Fiacie. Wystąpiliśmy także z prokuratora generalnego o nadzór nad tymi postępowaniami, które toczą się w prokuraturze o łamanie praw pracowniczych w Fiacie. Wystąpimy także do głównego inspektora pracy. Także Solidarna Polska jest z wami, będziemy was wspierać, bo nie poddawajcie się, walczcie o swoje, o wasze słuszne prawa, będziemy was wspierać, będziemy tutaj na każdą prośbę Solidarności, pani Wandy Stróżyk i pani Wandy będzie trzymać. Solidarna Polska jest z wami. Szanowni Państwo, wszyscy są równi wobec prawa. Nie ma lepszych i gorszych, nie ma dyrekcji, nie ma pracowników. Takie samo prawo jest dla wszystkich. Jeżeli to prawo nie jest przestrzegane, jeżeli zdarzają się rzeczy, które niedobre, rzeczy, które tutaj słyszeliśmy, to powinno to zostać wyjaśnione. Są środowiska w Polsce, prawników, prokuratorów, osób ze służb specjalnych, policji, którzy są uczciwi i zawsze będą w różnej pracy i z osobami, które chcą zmieniać Rzeczpospolitą. Proszę pamiętać, że będziemy, a szczególnie ja, bo ja się w to zaangażowałem społecznie, będziemy sprawdzać, kontrolować po to, żeby prawo pracy, prawa pracownicze były zawsze dla nas, dla robotników, dla ludzi, którzy najciężej pracują. Szanowni Państwo, tu jest Polska. Tu nie jest, tu nie są Włochy, tu nie są Niemcy, tylko tu jest Polska i wszyscy muszą przestrzegać prawa. Jeżeli nie przestrzegają tego prawa, to kiedyś ta bezkarność się skończy. Serdecznie Państwu dziękuję. Szczęść Boże, drogie koleżanki i koledzy, mam nadzieję, że będę wyrazicielem tutaj waszej, może waszych oczekiwań i zaapeluję w tym miejscu do naszych parlamentarzystów, że miejmy nadzieję, że już niedługo ten rząd się utrzyma i że w przyszłym rządzie, tak aktualnie stoją Solidarna Polska i PiS, stworzą koalicję i zmienią nam to wredne, niedobre prawo. Śmieciowych. Miejmy nadzieję i jestem wyrazicielem, myślę, że waszych oczekiwań i trzymajcie i szczęść Boże wszystkim. Szczęść wam Boże, Solidarna Polska powstała po to, żeby być z takimi ludźmi jak wy. I dlatego byliśmy 2 miesiące temu, jesteśmy dzisiaj i będziemy zawsze, żeby stawać po waszej stronie. Tak jak tutaj jest napisane na tabliczce, bronimy prawa do godnego życia. Związki zawodowe i Solidarność zaczynają odzyskiwać twarz, podnosicie się. I to jest bardzo dobre. My nie popieramy tego, co mówił były prezydent, że trzeba pałować takich jak wy i Piotra Dudę. My stoimy po stronie Piotra Dudy i po stronie waszej, bo po to powstaliśmy. Powiem to, co 2 miesiące temu tutaj w tym miejscu Jan Paweł II powiedział. Ważny jest zysk w przedsiębiorstwie, ale najważniejszy jest człowiek, bo to on wypracowuje zysk. Z czego to zostało wzięte z encykliki Centesimus Anus. Dzisiaj jest problem z pracą, ale to, co powiedziała pani poseł Kępa z Solidarnej Polski, przyjechaliśmy do Tychów dzisiaj także po to, żeby ratować wasze szpitale. Wasz szpital pozostaje zamknięty. Tu są problemy z prawami pracowniczymi, a tam zwalnia się ludzi i likwiduje szpital, który służył wam, żebyście mogli tam się leczyć. To są patologie. Po to powstaliśmy, żeby z tym walczyć. Dziękuję bardzo.